Przed meczami w tym sezonie z KPR-em Legionowa, a także po meczach sparingowych rozmawialiśmy z dwoma zawodnikami, którzy z Legionowa do Puław przyszli, a więc z Tomkiem Kasprzakiem i z Wojtkiem Gumińskim. No to teraz pora na trzeciego zawodnika, który właśnie obrał kierunek z Legionowa na Puławy, czyli Witek Titow. Zanim o meczu z Legionowem, bo o tym będziemy też rozmawiać, to chciałbym Cię zapytać przede wszystkim o Twój stan zdrowia, bo o to pytają też kibice, jak to jest po Szczecinie. Kontuzja od tamtej pory nie pojawiła się na parkiecie. Kiedy możemy się spodziewać Twojego powrotu? No, tak się zdarzyło, że niefortunnie w ostatnich minutach skręciłem kostkę w Szczecinie i dosyć mocno. I musiałem się leczyć, ile miesiąc już minął, ale już myślę, że z Legionowem postaram się zagrać, także wracam do zdrowia. Fantastyczna wiadomość, na Legionowo wraca też chyba Bartek Kowalczyk, jeśli wszystko będzie dobrze, wraca też Witek. Witek, powiedz mi, z Legionowem mecz to dla Ciebie podróż sentymentalna niejako, bo właśnie w Legionowie ostatnio grałeś, ale grałeś w wielu klubach w Polsce, również w Orlen Wiśle Płock, no ale mówimy o Legionowie. Jest to jakieś dla Ciebie dodatkowe wyzwanie, dodatkowa adrenalina granie przeciwko swojemu byłemu klubowi? No, zgadza się, czuję sentyment do tej drużyny, grałem tam 4 lata i... No i co? No i fajnie będzie się spotkać i pograć przeciwko sobie. No właśnie, Legionowo to już jest inny trochę zespół niż chociażby w tamtym sezonie, czy dwa sezony wcześniej, bo chociażby wasze odejście trzech bardzo ważnych zawodników dla Legionowa. I to jest, to rzeczywiście widać po tabeli, że ten zespół niestety bardzo ciężko mu przychodzi zdobywanie punktów. No i chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby w Puławach przyjechali i punkty Azotą wyrwali. No, myślę, że nie będzie takiego scenariuszu, ale... Legionowa jest walczącą drużyną. Wszystkich na początku sezonu wszyscy ich wskazywali na porażkę, ale chłopaki coś tam walczą i urywają punkty. Ciężko, tak ciężko, bo ciężko, ale jakoś im to idzie i cieszę się za nich bardzo. Jaka jest najsilniejsza broń Legionowa w tej chwili, jakbyś tak miał ocenić? W tej chwili myślę, że obrona. Agresywna, wysoka i oni na tym bazują. Dobrze, Legionowo to nasz najbliższy rywal, ale dzisiaj poznaliśmy też rywala w Pucharze Polski, w półfinale. Wczoraj bardzo pewny awans w Kaliszu, to na pewno Ciebie ucieszyło. Nie grałeś w Kaliszu, nie pojechałeś do Kalisza, ale Twoi koledzy bardzo dobrze sobie poradzili. No i losowanie dzisiaj też dla nas bardzo łaskawe, bo Gwardia Opole, oczywiście tutaj już słabych zespołów na tym etapie nie ma, no ale z tych trzech zespołów to chyba Gwardia jest takim najwygodniejszym dla nas rywalem. Zgadza się, los ostatnio bardzo łaskawy dla nas jest i trafiliśmy chyba najlepiej jak możemy. No co, i zostaje tylko wygrać i iść dalej do finału. Witek, wracasz po kontuzji, wraca Bartek Kowalczyk, jak z innymi zawodnikami, bo cały czas też liczymy na to, że pod koniec marca już ten skład Azotów będzie kompletny, bardziej będzie przypominał ten z początku sezonu niż ten z ostatnich meczów, chociażby Pucharze EHF, bo właśnie też mecze Pucharu EHF, te najważniejsze przed nami. No zgadza się, no w tym sezonie wyjątkowo nas kontuzje, mamy kontuzje cały czas i no zobaczymy, no potrzebne czasu, na pewno potrzebne jakiś czas, żeby dojść do siebie, wejść w te mecze. Wiadomo, że tak zawodnik nie wejdzie od razu po kontuzji i nie zagra jakiegoś meczu, ale jest dobrze, bo więcej ludzi mamy, trenerzy mają czym operować na pewnie i myślę, że będzie dobrze. Na Twojej pozycji, na prawym rozegraniu od początku sezonu troszkę byłeś w cieniu Marko Panicza, który wychodził w pierwszym składzie. Jeszcze bardziej w cieniu był Robert Orzechowski, ale wczorajszy mecz Roberta Orzechowskiego, 6 zdobytych bramek, poprzedni mecz tutaj ligowy także Robertowi całkiem nieźle wyszedł. Robi Ci się nawet mimo braku Marko Panicza duża konkurencja na Twojej prawej połówce. Nie wiem, czy mi się konkurencja robi, ale cieszę się za niego. Chłopak dostał swoją szansę i wykorzystał ją po prostu. No, cieszę się za niego.